Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Ja dziękuję za to zaproszenie tutaj. Jestem zaszczycony, że mogę podzielić się tak też ważnymi faktami, działaniami, osiągnięciami, tym, co myślę w życiu jest najważniejsze. Właśnie dziękuję też Agnieszce za zaproszenie, całemu zarządowi. Dziękuję panu Markowi, bo jestem tutaj drugi raz w wyborach parlamentarnych. Jak braliśmy udział, tutaj mieliśmy spotkania właśnie Polska jest jedna. Także to miejsce u rzeka jest wyjątkowe. I cieszę się, że mamy takich biznesmenów, takich przedsiębiorców w Polsce, którzy wspierają właśnie też ich patriotów i walczą właśnie o tą prawdziwą, wolną Polskę. Bo dzisiaj nie możemy mówić o prawdziwej, wolnej Polsce. Agnieszka prosiła, żeby też nawiązać do tego, jak się to wszystko zaczęło. A zaczęło się w Siemianowicach. Obecnie mam 44 lata. Z dziada, pradziada, siemianowiczanin, urodzony w Siemianowicach Śląskich. Graniczymy z Katowicami na Śląsku. Miasto na prawach powiatu. 64 tysiące mieszkańców według danych GUS-u. Ja zawsze mówię, że na pierwszym miejscu jestem Polakiem, potem jestem Ślązakiem. Podobnie mówił Korfanty. Korfanty urodził się w Siemianowicach Śląskich. Wojciech Korfanty chrzest przyjmował w tej samej parafii, co ja. Też mieszkał w centrum, także on jest dla mnie też wielkim autorytetem i wzorem. Bo jego marzeniem właśnie było stworzenie silnej prawicowej, ale takiej prawdziwie prawicowej partii. Nie takiej sztucznej, jak to dzisiaj mamy na wielu płaszczyznach, ale takiej prawdziwej. Niestety mu się nie udało, bo Maksymilian Kolbe bardzo często o tym mówił. Ta tajna, niebezpieczna organizacja, która nazywa się masoneria, skutecznie w tym wszystkim przeszkadzała. A dzisiaj już trudno mówić o przeszkadzaniu. Dzisiaj oni po prostu sterują już globalnie tym wszystkim. Ale zanim do tego przejdę, moi drodzy, jako młody chłopak zawsze zastanawiałem się, skąd właśnie u mnie taka relacja z Matką Najświętszą. Okazuje się, że moja prababcia Julia, która mieszkała w centrum w latach 50., miała ogromne nabożeństwo do właśnie Matki Najświętszej. Miała ten różaniec taki składający się z trzech części i praktycznie od rana do wieczora modliła się na tym różańcu. I ona miała takie doświadczenie mistyczne. Ukazała jej się trzy razy bodajże Matka Najświętsza w domu. I babcia, wiem to, nam to tylko z opowiadań. I wiem, że na pewno babcia wymodliła mi też tą łaskę tej relacji z Panem Bogiem, z Matką Najświętszą, bo jako 20-paroletni chłopak zapragnąłem, czytając właśnie literaturę świętego Jacka, między innymi Maksymilian Kolbe, siostra Faustyna, ale przede wszystkim Fatima mnie uderzyła, kiedy Maria powiedziała: zawierzajcie swoje rodziny, siebie, swoje parafie, miasta, świat, to co Ojciec Święty zrobił w 1984 roku. I wiecie, miałem wtedy chyba 22-23 lata. I zobaczcie, Pan Bóg mnie szlifował jeszcze przez 11 lat, zanim mnie uczynił prezydentem tego miasta, żebym mógł faktycznie zawierzyć to miasto Jemu przez ręce Maryi. Najpierw zostałem radnym, zaczęliśmy zbiórkę podpisów pod właśnie tym projektem zawierzenia miasta. Chcieliśmy przekonać prezydenta, który ówczesny wtedy funkcjonował do tego, ale okazało się, że już nie musieliśmy go przekonywać, bo tak się złożyło, że moi przyjaciele wskazali na mnie, mówią: Rafał, ty wystartujesz. Mówię: ja 33 lata, przecież ja nie mam żadnego doświadczenia. Ja w spółce pracuję kierownikiem, jestem, jak ja sobie poradzę z tym? Musimy spróbować. Najwyżej po prostu nie wygrasz, ale doświadczenia nabierzemy. Tak się stało, słuchajcie, 8 kontrkandydatów bardzo mocnych, sami ekonomiści, przedsiębiorcy silni. No i ja gdzieś tam z takim małym dorobkiem, bez zabezpieczenia finansowego, sami młodzi chłopcy po 20 parę lat, 30 lat, 33. I się okazuje, słuchajcie, w drugiej turze 65%. I zostałem prezydentem Siemianowic Śląskich, więc wiedziałem wtedy, że pierwszą rzecz, jaką muszę zrobić, to wypełnić obietnicę, którą złożyłem Panu Bogu, że jeżeli zostanę prezydentem, to w pierwszym roku zawierzę to miasto niepokalanemu sercu Maryi. I słuchajcie, miasto pochutnicze, pogórnicze w 2001 roku 32% bezrobocie. Poszliśmy w automotive, bo oczywiście wiemy, jaka jest narracja niszczenia polskiego przemysłu, polskiej gospodarki, polskiego górnictwa, to, co jest naszym największym potencjałem, naszym skarbem od 30 lat, no, wcześniej już, ale od 30 lat niszczy się tak naprawdę już bardzo mocno naszą gospodarkę. Więc, moi drodzy, początki były trudne, ale od momentu tak naprawdę zawierzenia zaczęły się dziać wielkie cuda w Siemianowicach Śląskich, bo
przeciągu, słuchajcie, 4 lat przebudowaliśmy to miasto. Miasto, które miało drogi w tragicznym stanie. Szare, bure, ponure. No było nieciekawie. Mnóstwo inwestycji, a mi zostało 1 000 000 złotych. Dokładnie 950 tysięcy na inwestycje. Ja się załamałem w pierwszym tygodniu. Mówię, jak? Ja obiecałem ludziom, że drogi, baseny, skwery, parki, kraina mlekiem i miodem płynąca, a tu 1 000 000 na koncie. Jak? Jak ja to zrobię? Słuchajcie, pół roku to był dramat, prawie stany depresyjne. Ja mówię, no przecież za chwilę mnie wywiozą stąd, bo ja tego nie zrealizuję. Ale zobaczcie, jeżeli człowiek właśnie stawia na pierwszym miejscu Pana Boga, idzie w takim pełnym zaufaniu, kompletuje wspaniały zespół fachowców i chce mu się działać, czyli ora et labora, to co mówił święty Augustyn, módl się i pracuj, nie da się tylko jednym torem iść. Muszą być te 2 tory równolegle obok siebie. I słuchajcie, w 4 lata wyremontowaliśmy wszystkie drogi praktycznie w Siemianowicach Śląskich, wszystkie skwery, parki, baseny. Ludzie nie wiedzieli, co się dzieje. Oni do mnie przychodzili i mówili, Rafał, ty skąd ty bierzesz pieniądze? Ty na pewno to miasto zadłużasz. Ty same kredyty. Ja mówię, nie. Mówię, przez te 4 lata zadłużenie było 67 milionów, kończę kadencję, jest identyczne. Ja nie zadłużyłem w ogóle Siemianowic Śląskich, a zrealizowaliśmy, słuchajcie, ponad 400 chyba inwestycji zrealizowaliśmy w pierwszej kadencji. Więc to był taki wielki szok dla ludzi. Ale jedną ciekawostkę wam jeszcze powiem, bo w międzyczasie, jak kończyłem tą kadencję, te 4 lata, ktoś wrzucił do sieci to zawierzenie, to świadectwo moje, takie jak mówię właśnie dzisiaj, o zawierzeniu miasta. No i w kampanii zaczął się hejt. Słuchajcie, cała Polska zaczęła hejtować prezydenta Siemianowic, że jak można łączyć politykę, urząd z kościołem, z zawierzeniem. No jak katolik ma nie łączyć, nie? Co mam Panu Jezusowi powiedzieć przed urzędem? Zostań tu, poczekaj na mnie, jak wyjdę za 8 godzin, to Cię wezmę z powrotem do domu. No przecież katolik ma Pana Boga w sercu cały czas, 24 godziny na dobę. No więc to, mój drodzy, był taki trudny czas, bo to był straszny hejt na mnie, atak z różnych stron. I były nawet takie myśli, kiedy mówili, słuchaj, to weź powiedz, że to tam, wiesz, takie jakieś było niepotrzebne i tak dalej. Mówi, nie, ja bym nigdy się nie wycofał z tego, zrobiłbym jeszcze raz dokładnie to samo. I wyobraźcie sobie, ludzie mówili, przegrasz te wybory, bo przez to zawierzenie zaczął się potężny hejt, fakt, tygodniwnie, wyborcza. No, ludzie pisali, słuchajcie, z różnych stron, nie, takie krytyczne teksty, nawet moi mieszkańcy mówili, nie będziemy już na Pana głosować. I wyobraźcie sobie, wieczór wyborczy, godzina chyba 2 w nocy, spływają wszystkie wyniki. Okazuje się 84%. Drugi wynik w Polsce to był wtedy. Pierwszy miał tylko 0,3 Wałbrzych mniej więcej od prezydenta Siemianowic. Więc zobaczcie, to pokazuje, że jeżeli nie wstydzisz się Pana Boga, kiedy On wystawia Cię na próbę, czy Ty dasz radę, czy Ty się Go nie wyprzesz, czy się nie będziesz wstydził tej relacji z Nim, tylko otwarcie powiesz, wierzę w Pana Boga, kocham Jezusa, kocham Matkę Najświętszą, to On w odpowiednim momencie to wynagrodzi. I tak jak najpierw hejtowali, tak potem we wszystkich gazetach na Polsacie pisali 2 najlepsze wyniki. Wałbrzych i Siemianowice Śląskie, Rafałka. No tak, słuchajcie, w skrócie, jeżeli chodzi o kwestię zawierzenia miasta, ale w to wszystko jeszcze wchodzi, słuchajcie, taka praca, wspieranie przedsiębiorczości, przede wszystkim przedsiębiorców. Pierwszą rzecz, jaką zrobiliśmy, powołaliśmy Radę Gospodarczą, czyli chciałem się wsłuchiwać w ten głos biznesu, przedsiębiorców. Wyobraźcie sobie, że Siemianowice są takim miastem, gdzie w 7 dni wydajemy pozwolenie na budowę. Czyli jeżeli jest inwestycja, to nie przedsiębiorca biega za nami, tylko my biegamy za przedsiębiorcą. Biuro Obsługi Inwestora, kierownik, który za rękę bierze przedsiębiorcę, prowadzi go po wszystkich wydziałach, załatwiamy wszystko od ręki. Rekord to jest właśnie 7 dni pozwolenie na budowę, więc czasem jak przedsiębiorcy przyjeżdżają, mamy teraz największego inwestora w Europie, jeżeli chodzi o walcownię. Spółka Cognor buduje walcownię, 850, prawie miliard złotych inwestycja. Najnowocześniejsza walcownia w Europie powstaje w Siemianowicach, czyli najpierw zniszczyli hutę państwową, a teraz zobaczcie, sektor prywatny buduje walcownię, no bo oczywiście my nie potrafimy jako Skarb Państwa budować, bo musieliby tam być patrioci, Polacy z krwi i kości, żeby tak naprawdę budować silną polską gospodarkę. Na razie ją się niszczy. No przynajmniej lokalnie, moi drodzy, na razie próbujemy wspierać tych przedsiębiorców. Ostatnio rozpocząłem taki cykl, jeżdżę po wszystkich przedsiębiorcach takich drobnych, lokalnych, nagrywam króciutki materiał z nimi,
prezentuję mieszkańcom, nie tylko, bo zasięgi mam, można powiedzieć, ogólnopolskie już, więc też w województwie promujemy tych lokalnych przedsiębiorców, a większość to są, słuchajcie, rodowici, siemianowiczanie z dziada, pradziada, polski kapitał, polski biznes. I myślę, że to jest, moi drodzy, najważniejsze. My musimy najpierw zaczynać od tych naszych małych ojczyzn. Jak my nie zaczynamy od tych naszych małych ojczyzn, a chcemy rzucać się na coś dużego, to czasem widzimy, jak to się wszystko kończy. Widzimy, że na razie ta prawica, moi drodzy, nie potrafi się jakoś porozumieć. My braliśmy udział w tych wyborach parlamentarnych jako Polska jest jedna. Widzieliście 1,6%. Nie da się jednak w pojedynkę. Prawica musi się nie tyle połączyć, tylko musi zacząć ze sobą współpracować i musi zacząć ze sobą rozmawiać. Jeżeli tego nie zrobimy, wiemy, że teraz za chwilę się rozpadnie PiS. Więc prawica będzie już całkowicie rozdrobniona. I oni będą mieli wielkie pole do popisu. Całe szczęście, że po tej lewej stronie tam też trzeszczy bardzo mocno. Światopoglądowo oni się mocno różnią, więc możliwe, że te wybory nie będą za 3,5 roku, tylko będą w październiku w przyszłym roku. Jest duża szansa, że do tego czasu wiele rzeczy, moi drodzy, się zmieni, a my musimy się przygotować i myślę, że musimy też między sobą, jako różne środowiska, na pewno prawicowe rozmawiać, bo jeżeli tego nie zrobimy, no to Polska tak naprawdę za chwilę, moi drodzy, przestanie istnieć. Ja powiem wam, że zacząłem się mocno interesować też gospodarką w czasie właśnie COVID-u, kiedy widziałem, jak ta machina globalna, masońska, jak to wszystko zaczyna mocno się napędzać i mocno działać. Uderzyły mnie słowa Maksymiliana Kolbe w 1920 roku, który we Włoszech powiedział, że kiedy masoneria przechodziła przez Rzym ze swoimi transparentami, on powiedział, słuchajcie, to jest organizacja, której najbardziej musimy się obawiać. Globalna organizacja, która zniszczy Kościół, która zniszczy praktycznie całą gospodarkę. I to się, moi drodzy, dzisiaj dzieje. Ja tylko popatrzyłem sobie na podwórko nasze, na Polskę, na naszą ojczyznę i jak zacząłem analizować to, co nam mówią już od 30 lat, odchodzimy od węgla CO2. W 2000 roku wydobycie węgla światowe 4,5 miliarda, dzisiaj 8,5 miliarda. To jak to zacząłem analizować, jest z nami ekspert Krzysiu Tytko, który mnie przygotowywał zresztą w kampanii w wielu tych obszarach energetycznych, głównie węgla. I słuchajcie, to było dla mnie szokujące, że 90% społeczeństwa nie ma świadomości, że jest okłamywana. Nam się mówi, że odchodzimy od węgla, a świat tak naprawdę z roku na rok zwiększa wydobycie. Chiny, Indie dzisiaj budują 300 elektrowni węglowych, 60 kopalni. O Chinach to już nawet nie wspomnę. A nam się mówi, że odchodzimy od węgla, gdzie Polska, o czym zresztą myślę ekspert będzie mówił, mamy jedne z największych złóż, chyba największe w Europie, a na 9. miejscu jesteśmy na świecie pod względem brunatnego i kamiennego, to chyba na 5. czy na 6. Więc moi drodzy, kiedy zacząłem to wszystko analizować, widziałem, że Polska to jest ewenement w takim negatywnym znaczeniu, jedyne państwo w Europie na pierwszym miejscu, które ma mniejszościowy kapitał swój własny, czyli polskich przedsiębiorców. 70% kapitału biznesu w Polsce to jest kapitał zachodni, a 30% to jest kapitał nasz rodziny. Nie ma drugiego takiego państwa, moi drodzy, w Europie. Kiedy popatrzymy na energetykę, kiedy popatrzymy na rolnictwo, to wszystko, co się dzieje. Nie wiem, czy widzieliście, co się dzieje teraz z gospodarstwami rolnymi. Na Lubelskim, tam gdzie nie ma potężnych korporacji, tam jest wszędzie ASF. Wycina się po kilkanaście tysięcy, słuchajcie, pogłowia, czyli świń, jedne za drugim. Gospodarstwo za gospodarstwem upada. Ale tam, gdzie są korporacje potężne, światowe, gdzie mają potężne gospodarstwa trzody chlewnej, tam ASF-u nie ma. Jak to działa, słuchajcie? Jak to może tak funkcjonować? A jednak funkcjonuje. I słuchajcie, tak wygląda praktycznie każda dziedzina gospodarki. Rolnictwo, kiedy u nas zamyka się 100 gospodarstw, w tym samym czasie powstaje 1000 w Azji. Kiedy u nas zamyka się jedną elektrownię czy kopalnię węgla kamiennego, w ich miejsce powstaje 100 albo 200 na kontynencie, bo na innym kontynencie, czy to w Azji, czy w Indonezji, czy w innych państwach. Czyli zobaczcie, to wszystko, co się dzieje w Polsce, ale również i w Europie, to jest jedna wielka mistyfikacja i kłamstwo. I teraz takich ludzi świadomych jak państwo tutaj, no to jest nas garstka. Nie wiem, czy nas jest 15%, 12%, którzy mają świadomość tego, co się dzieje, kto nas prowadzi, kto dzisiaj rządzi państwem. I to niezależnie, czy to będzie PiS, czy PO, loża żydowska, amerykańska, czy loża niemiecka. Nie ma to żadnego znaczenia.
to są ludzie prowadzeni. I to ci ludzie nie będą nigdy działali na korzyść państwa. Oni będą udawali, że realizują coś dla Polski, ale tak naprawdę będzie to cały czas niszczenie, moi drodzy, polskiej gospodarki. Więc myślę, że dzisiaj to już chyba jest taki ostatni dzwonek, ja to mówiłem w październiku, że to już jest taki ostatni dzwonek, kiedy tak naprawdę cała prawica, te różne ruchy, środowiska, organizacje powinny połączyć się, a powinny ich połączyć przede wszystkim te najważniejsze wartości, moi drodzy, czyli Bóg, rodzina, ojczyzna. Często ludzie mówią, czemu nie mówisz honor? Bo jak jest ojczyzna, jesteś patriotą, to masz honor. Ale w tym wszystkim jest jeszcze rodzina bardzo ważna, bo my musimy walczyć o rodzinę, bo to ostateczne starcie to będzie o małżeństwo i o rodzinę właśnie. O to będzie to ostateczne starcie i tak naprawdę no, będzie to na pewno nierówna i trudna walka. Ale wiemy doskonale, że Dawid wygrał z Goliatem, więc my nie jesteśmy sami w tej walce. I myślę, że kiedy połączymy siły i na pewno tutaj będzie potrzebne też wsparcie Polonii, ogromne, bo czasem jak obserwuję nasze społeczeństwo tutaj w Polsce, to wydaje mi się, że Polonia w zestawieniu z naszymi tutaj mieszkańcami, obywatelami, to wy jesteście ogromnymi patriotami. Wy czasem macie większą świadomość, co dzieje się w Polsce, niż my tutaj na miejscu. Bardziej śledzicie wszystkie wydarzenia, jesteście bardziej na bieżąco. Czasami widać, że jeszcze bardziej kochacie Polskę niż ci, którzy tu mieszkają, mają ten dobrobyt, grill, samochód, w czasy do Turcji raz w roku. Im nic więcej nie potrzeba. TVN powie, że trzeba tak zrobić, tak uczynią. No moi drodzy, tak nas nauczyli. Dobrobyt rodzi ludzi słabych. Więc niestety musi teraz przyjść trudny czas, a on niestety przychodzi, bo widzimy, co się dzieje. Za chwilę 2025-2026 to będzie potężny kryzys. Więc dużo ludzi też pyta, jak lokować dzisiaj środki, jak inwestować. No słuchajcie, najwięksi świadomi biznesmeni dzisiaj lokują 30-30-30. Czyli 30% swojego majątku to jest kruszec, złoto, srebro, 30% to jest gotówka i ewentualnie 30% zostawiają w banku. Sytuacja dzisiaj jest tak niestabilna, moi drodzy, że za chwilę gotówka może być warta, wiecie, tyle co papier. Taki, taka kartka papieru. Więc widzę, że ci najpotężniejsi i świadomi biznesmeni bardzo mocno inwestują dzisiaj właśnie w złoto, w kruszec. Ja też bardzo często o tym mówię, przestrzegam, bo może przyjść taki czas, że się obudzimy przysłowiowo, wiecie, jak to się mówi, z ręką gdzie i może być straszny, straszny problem, więc też namawiam do tego, żeby dobrze właśnie inwestować, żeby dobrze rozlokować swoje środki. Bo tak jak mówię, ten czas, który jest przed nami, 2025-2026, będzie czasem bardzo trudnym. Zresztą to widać po gospodarce niemieckiej, widać w Stanach, co się dzieje. 30% z sektora bankowego tak naprawdę jest na skraju bankructwa. Więc ten czas jest taki dość trudny, więc myślę, że dzisiaj też na pewno będziemy bardzo potrzebowali waszego wsparcia jako takiej Polonii, która będzie nas wspierała, tak jak chociażby pan Marek Patecki, który jest wielkim patriotą, biznesmenem, przedsiębiorcą, a niewielu, słuchajcie, mamy jeszcze w Polsce takich ludzi. Ta druga strona, zobaczcie, oni globalnie są potęgą, bank światowy, BlackRock, Vanguard, praktycznie wszystkie aktywa świata są w ich rękach, a my po tej prawej stronie nie mamy środków, nie mamy nawet grosza, żeby cokolwiek zrobić, żeby w Polsce zadziałać. Więc na pewno też tego waszego wsparcia, takiego kontaktu, współpracy będziemy potrzebowali. Dlatego cieszę się, że dzisiaj jestem tutaj z wami, że zostałem przez Agnieszkę też zaproszony i mam nadzieję, że będzie okazja, żeby też spokojnie porozmawiać w kuluarach. Także ja ze swojej strony bardzo dziękuję.